Cześć, witajcie w kolejnej recenzji na kanale Książki Zbójeckiej, właściwie pierwszej, o ile się nie mylę, w 2022. Z mojej strony zaczynamy z zachwytem, ze strony Arlety z lekkim mech, a przychodzimy dzisiaj do Was z książką Stephena Rowley, zatytułowaną Gujcio. Tak. Nowość wydawnicza, która przyciągnęła moją uwagę oczywiście okładką. Tak. No właśnie, zacznijmy od plusów, bo rzeczywiście, okładka jest tak, rzeczywiście okładka jest plusem, jest okay. Bardzo pozytywna, przyciągająca. Ja uwielbiam okładki tak, rysunkowe. No, zapowiadająca taką ciepłą, sympatyczną. I tak też jest ta książka opisywana. Książkę tak zwaną comfort book, tak? Tak. To się tak nazywa, czyli taką, która po prostu ma nam przynieść przyjemność, jakiś taki miód na serce. Znaczy, w ogóle książka jest opisana jako rodzinna, ciepła tak. opowieść, taka, komedia. Która ma podnieść na duchu. Tak. Z jednej strony komedia, z drugiej trochę jakiś taki dramat może psychologiczny. No, właśnie ciężko ją trochę tak zaklasyfikować. Na pewno jest to powieść obyczajowa, powieść tak zwanego środka. Stricte czyli to, obyczajowa. Co Danusia kocha najbardziej. Tak. Powieść literatury środka. Właśnie, a ja chyba nie, jak się okazuje. No, widzisz, może ty potrzebujesz bardziej gatunkowo. Chyba tak, chyba tak, zdecydowanie. To może dosłownie w kilku zdaniach fabułę. Mamy sytuację, w której tytułowy Gujcio o imieniu Patrick. Bardzo, bardzo uznany reżyser, który swego czasu aktor. Aktor, który wybił się na pewnym serialu, ma taki czas w życiu, że zaszył się w swojej rezydencji i tam tak trochę wegetuje z różnych przyczyn, o których Palm nie będziemy... Palm Springs, tak, tego, to jest bardzo wiem. Ważne, tak, że to jest tak, Palm tak, Springs, to jest, upalne. To jest przepiękne w ogóle okoliczności przyrody, przepiękne miejsce, bardzo takie właśnie... Ale bardzo gorące. Tak, bardzo... Ze względu na temperaturę po prostu. Tak, ale też takie bardzo właśnie filmowe, tak? Bo to... Filmowe, no tam mieszkają bardzo majętne osoby, ponieważ no nie stać na lokum tam ludzi bez pieniędzy, więc Patryk mieszka w rezydencji z basenem i wszyscy wokół niego też takie rezydencje z basenami mają. I tak się składa, że po pierwsze umiera jego najlepsza przyjaciółka, która jednocześnie była żoną jego brata i on dostaje prośbę od swojego brata, aby na pewien czas zaopiekować się dwójką jego dzieci. Ponieważ sam w międzyczasie idzie na odwyk. Idzie na odwyk, co jest też znamienne, ale też no jakby potrzebne dla fabuły. Tak. Tak. Znaczy, uważam, że jest to całkiem zgrabnie. Tak. To nie jest żadna wymuszona sytuacja. No, dokładnie. No Patryk oczywiście początkowo się broni przed tym pomysłem, nie czuje się na siłach, ale ostatecznie zgadza się. Zwłaszcza, że, co też musimy jakby powiedzieć chyba na początku, Patryk jest trochę odludkiem, tak? To znaczy on jakby te lata świetności kariery ma za sobą. Z rodziną tak naprawdę dobrze się czuje, głównie na zdjęciach. Odwiedza ich rzadko. Swoich tych bratanków, bratanka i bratanice zna, powiedzmy tak jak to bywa w rodzinie, no po prostu jakby tak od przypadku do przypadku, od spotkania do spotkania, no i nagle staje w obliczu tego, że po prostu musi się z tymi dziećmi skonfrontować dosłownie. Tak, oczywiście za jego tym wyobcowaniem, takim wybraniem miejsca, w którym on jest totalnym outsiderem, stoi kilka wydarzeń w jego życiu i właśnie te wydarzenia tak naprawdę są głównym motywem tej powieści. Nie to, że on przyjmuje bratanicę i bratanka, to jest oczywiście koło zamachowe wszystkich wydarzeń, mnóstwa różnych sytuacji, natomiast on musi rozliczyć się z przeszłością. Warto też od razu na wstępie mocno podkreślić, że jest to bardzo queerowa powieść. Tak. Czyli coś, czego w Polsce niesamowicie potrzebujemy i coś, co jest w ogóle globalnym trendem, dla wydawców z całego świata szalenie ważne. Czyli po pierwsze Patryk jest gejem, jest homoseksualistą, jego sąsiedzi z kolei żyją w dosyć ciekawym układzie, żyją w trójkącie, więc też mają też wspólne imię, które jest akronimem z ich trzech imion, co jest dosyć zabawne. Natomiast cała ta tożsamość seksualna poruszana w tej książce jest traktowana po pierwsze jako rzecz oczywista. Nikt tutaj nad tym nie dywaguje, nikt się temu nie dziwi. Patryk nie musi się nikomu tłumaczyć, no i też właśnie dlatego jest tytułowym nie wujciem, ale gujciem. Bo jest wujciem gejem, no po prostu dla gejem. Dzieciaków. I same nadały mu to imię, co już jest jakimś tam... Co z początku mu się nie spodobało, ale potem do niego dosyć tak przemówiło i nawet sam zaczął spodobało tak o sobie mówić. No właśnie, dobrze Arleta, no zanim ja przejdę do zachwytów, i co poruszyła we mnie ta książka, to słucham twoich mechów. To znaczy, to jest tak.
mam wrażenie, że ja się po prostu po tej książce spodziewałam więcej, dlatego że jakby startujemy z takiego dosyć wysokiego C, a mianowicie jakby Patryk, który ma jakieś tam za sobą ciężkie przeżycia, bierze pod opiekę dzieci, które są w absolutnej traumie po stracie matki. Jakby one, no powiedzmy, że były na to przygotowane, no jakby o ile na śmierć rodzica można być przygotowanym, natomiast Sara, czyli ich mama, chorowała na raka, więc to nie jest tak, że to jest jakiś szok. Natomiast startując z takiego pułapu, ja się spodziewałam po prostu roller coastera emocji, tak? Takiego rzeczywiście od ściany do ściany, tak? Od jakiejś takiej jakiejś dosłownie jakiegoś kotła, jakiegoś takiego, wiesz, czegoś, co mnie po prostu porwie. Natomiast tutaj jakby wychodzimy od takiego momentu, kiedy mam wrażenie, że wszyscy są z tym pogodzeni. I dopiero od tego momentu zaczyna się jakieś tam emocjonalne budowanie relacji pomiędzy właśnie jego ojcem a dziećmi, tak? Ja się bardziej spodziewałam, czytając jakby o tej książce, że jest to jakieś tam, może nie studium żałoby, ale że jakoś tam przejście tej żałoby, spodziewałam się dużo więcej jakby zaskakujących mnie jakichś tam emocji, jakichś takich odkrywczych albo uderzających, nie wiem, myśli albo, albo wniosków. Natomiast tutaj rzeczywiście no, poznajemy jakby dzieci, tak, bratanków Patryka. No i to są dzieci jakby inaczej. My się dowiadujemy, że one są smutne, że one to przeżywają, ale chyba całym problemem dla mnie w tej książce jest to, że wszystko jest jakby z perspektywy Patryka. Tak? I jak się zastanawiałam, co jest nie tak, bo rzeczywiście zgodzę się z tym, że książka jest momentami bardzo zabawna, pewnie wzruszająca, chociaż ja tego tak nie odczułam, ale no tak, no jakby to jest wszystko zgrabne i to jest jakby tam nie ma żadnych takich, wiecie, mindfucków pod tytułem, że coś się nie zgadza, tak? Natomiast rzeczywiście brakowało mi tego, żeby po pierwsze trochę pokazać to z innej może narracji, z innej perspektywy, żeby jakby ta narracja Patryka, która jest też specyficzna, ponieważ on jest w jakimś miejscu psychicznym swoim i w jakichś tam swoich tych, że on nam jednak tą narrację i to postrzeganie świata narzuca, a z drugiej strony jakby brakowało mi tego, że opowiadamy o emocjach, jakby o emocjach opowiada też Patryk. Nie opowiadają sytuacje, które się wydarzają. Nie, jakby ja nie mogę sobie wyciągnąć wniosku, że jakby jest pewna scena i ja sobie wyciągam jakby emocje, tylko Patryk mówi, że poszliśmy na lody, było super, nie? Wiecie, i jakby to był dla mnie największy problem w tej książce, że jakby mi zabrakło takiej, takiej głębi, takiego sięgnięcia po odmalowanie tej sytuacji, a nie opowiadanie o niej. Okej. No słucham ciebie i muszę przyznać, że bardzo się nie zgodzę. To znaczy tak, rozumiem to, co ty poczułaś, bo faktycznie ta książka zaskakuje, bo jest trochę inaczej reklamowana. My spodziewamy się takiego typowego, takiej typowej komedii obyczajowo, może nawet romantycznej, w której ta dwójka dzieci wniesie w życie Patryka totalne zamieszanie i będzie właśnie ten taki kocioł. Tak. Natomiast ta książka tak naprawdę jest dla mnie bardzo mocnym stadium żałoby, ale właśnie Patryka, bo to o nim jest ta książka, a nie totalnie nie o tych dzieciach. I do mnie to bardzo mocno przemówiło, ponieważ Patryk przeżywa dwie żałoby naraz, no tak. Z czego i nie powiemy wam tutaj, nie będzie tego spoilera, bo to chyba jest dosyć ważne w tej fabule, za kim tęskni jeszcze Patryk. Poza Sarą, która była jego bardzo bliską przyjaciółką. Tak, i gdzie on wyrzuca sobie, że zaniedbał z nią też relacje, między innymi właśnie przez tę pierwszą żałobę. I dla mnie, ja w każdym rozdziale, no może nie w każdym, ale w wielu, miałam ściśnięte gardło. Bo ja Tak. I ja czułam tutaj po prostu taką, taką gulę, bo ta jego tęsknota, to co on zrobił ze swoim życiem przez tą stratę, jak bardzo właśnie stał się tym outsiderem, jak porzucił te swoje radosne życie takiego geja, który uwielbia chodzić w kolorowych kimonach, który żyje pełnią życia, który dostał Złotego Globa, który był gwiazdą, taką rozpoznawalną gwiazdą, bo to naprawdę był serial takiego dużego kalibru, więc ludzie go kojarzą doskonale, go bardzo lubią, kochają.
I to było, z drugiej strony, to jest w ogóle ciekawe, co ty mówisz, bo ja nie znam się jakoś super na dzieciach, natomiast wydaje mi się, że żałoba dzieci może jednak wyglądać trochę inaczej i ona jest ewolucyjna ta żałoba. To znaczy one przyjeżdżają do niego na wakacje, jest basen, jest śmieszny wujek, którego one bardzo lubią, one też nie miały z nim takiego kontaktu. I ta żałoba się jakby zepchnęła, bo to jest bardzo łatwe w tej sytuacji, tak? Mhm. Pojechaliśmy na wakacje, tu świeżo po śmierci matki, tata zniknął, więc ta trauma jest tak duża, że ja odniosłam wrażenie, że po prostu oni no długi czas unikają po prostu tej konfrontacji z nią, no właśnie, bo okoliczności i przyrody i sytuacje tak naprawdę temu sprzyjają. Natomiast dla mnie właśnie bardzo fajny sposób ubrania trudnych emocji, takich wzruszających, w taką intymną i trochę zabawną, właśnie może ciepłą, a jednak szalenie gorzką książkę. Mhm. Nie ukrywam też, że mnie urzeka queerowość, tak pięknie zaszyta, tak pokazana z taką lekkością, naturalnością, bez uważania jej za coś, co trzeba tłumaczyć, więc może też do mnie bardzo to przemawia. Ja chcę czytać takie książki, ja chcę pokazywać świat, który jest równy, a nie to, że coś, co nazywamy w cudzysłowie mniejszością seksualną, potrzebuje jakiegoś specyficznego głosu. Tutaj tego nie czuć i to jest dla mnie no, takie jakieś urzekające. No właśnie widzisz, tak jak ciebie teraz słucham, to wydaje mi się, że to jest taka książka, o której jakby ja bym nie powiedziała, że to jest książka uniwersalna, tak? Mhm. Że to jest książka, którą odbierzemy, nie wiem, gdzieś tam blisko serca bądź daleko, w zależności od tego, jakie mamy doświadczenia, jakie mamy spojrzenie na świat, jakie to mamy oczekiwania, zgodzę, tak? I jakby rzeczywiście to świetnie pokazuje, jak my jakby mając inne jakieś tam właśnie czy doświadczenia, czy potrzeby, czy jakby emocjonalne jakieś tam zajawki, tak? Jak zupełnie, bo ja na przykład, no bo ja mam dwoje dzieci, tak? W podobnym wieku. Jakby no ciężko mi jakby nie patrzeć przez pryzmat tego, że... No tak, ale myślisz, że dzieci naprawdę zachowywałyby się jak dorośli po stracie rodzica? Nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodzi. Ja bym chciała ich więcej. Ja bym ich chciała więcej, dobrze. Tak? Bo jakby ja ich byłam bardzo ciekawa. Ja byłam bardzo ciekawa jakby tych sytuacji, w których one się znajdą. Właśnie jakby chciałam być bardziej przekonana, że nawet to właśnie przebywanie z tym wujciem, tak jak mówiłaś, jakby wrzucenie tych dzieci z pewnej traumy w totalnie inny świat, tak? Co jest też pewnym rodzajem terapii, tak? No, tak. Ja miałam wrażenie, że rzeczywiście no trochę Patryk jest na tym pierwszym planie. No trochę bardzo. Trochę bardzo i zabrakło mi tego miejsca dla tych dzieci. No właśnie, wiesz? I zobacz, i tutaj z kolei wybranie tej narracji jest przez autora jednoznacznym wskazaniem od środka ciężkości. Tak. Że to Patryk, a nie dzieci. No i teraz rzeczywiście ta powieść jest reklamowana właśnie poprzez tą taką rodzinność, a tam nie do końca ta rodzinność jest. Znaczy jest, bo dla Patryka w ogóle to odgrzybywanie się z tych relacji rodzinnych jest takim etap za etapem. Tak, ale to nie jest powieść rodzinna, to nie jest powieść o rodzinie, absolutnie, to jest powieść rodzinna. O Patryku, tak? Tak. Gdybym ja może podeszła do tej książki w taki sposób, tak, to może bym ją rzeczywiście inaczej odebrała, natomiast mnie to jakby notorycznie wkurzało, tak, że ja po prostu szukam czegoś tutaj, a tu mi Patryk, wiecie, przegaduje po swojemu, dowcipkuje, oczywiście w szerszej perspektywie jakby to wszystko jest uzasadnione, jest to jakiś portret psychologiczny bardzo udany i bardzo jakby... Natomiast, no mnie uwiódł. Ciebie uwiódł, natomiast mnie po prostu to wkurzało, znaczy, bo ja się spodziewałam czegoś innego i spodziewałam się więcej właśnie przestrzeni. Zostałaś oszukana przez wydawców. Zostałam oszukana przez wydawców, dokładnie. Ja z kolei na przykład, ja się w Patryku zakochałam. A, okej. Dla mnie on stał się tak bliską i gdybym ja go spotkała, znaczy ja bym w ogóle go chciała poznać, ja chciałabym w tym jego domu pomieszkać, ja bym chciała z nim porozmawiać. Chciałabym z nim przegadać pewne rzeczy, bo my z Patrykiem nadajemy na podobnych falach. A właśnie dla mnie typ jest do leczenia, nie? A dla mnie typ jest taki, że ja bym z nim tam znaczy, mogła... Nie do leczenia psychiatrycznego, nie zrozumcie mnie źle, ale po prostu jakby... Rozumiem, tak, no bo on jest do leczenia w jakimś sensie, tak? Psychologicznego, tak? No ma nieprzepracowane traumy, nie poradził sobie. Nie poradził sobie i jakby mnie zmęczyło to słuchanie, to jego lawirowanie z tym, jak on sobie nie poradził, tak? I właściwie... A z drugiej strony, co, no tak wygląda walka z żałobą. Tak, ale wiesz, co on z tym zrobi, że on nic z tym nie robi, tylko wiesz, jakieś, po prostu jakby to mnie jakoś tak nie...
kompletnie nie wciągnęło, tak? Jakby to mnie irytowało, przysięgam, że mnie to irytowało w tej książce. No. Trzeba też, myślę, powiedzieć, że to, co mnie się spodobało, to to, że naprawdę ta książka jest też bardzo amerykańska. O tak. Bardzo. Tu się zgadzamy. To jest taki good American style i to jego życie, gwiazdy, ten Złoty Glob, ta posiadłość, te Palm Springs właśnie takie, no, na skroś amerykańskie, a z drugiej strony takie amerykańskie trochę inaczej, tak. Bo tutaj nie mamy wielkiego miasta, aglomeracji Nowego Jorku, tylko pustynie. Pustynie, no tak. Żar z nieba lejący się. I tutaj rzeczywiście ten żar z nieba, bardzo mi się spodobało to, jak on był tak wplatany w tą powieść i on jej nadawał właśnie takiego, no właśnie tego ciepła, tak jakby to właśnie ta pogoda ogrzewała relacje bohaterów, a nie oni sami, właśnie poprzez ten ból, który przeżywają jednak wszyscy. No, wszyscy ci bohaterowie są spętani tym bólem na różnych etapach. No tak nam mówią. Tak nam mówi Patryk. Znaczy ja to od niego czuję. Okay. Od niego tak. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, no wiesz, mnie się podobały kreacje dzieci. Też dla mnie dużo wniosły. Podobało mi się to, jak oni na siebie nawzajem oddziałują. No ubawiłam się setnie oczywiście przy tym, jak mały mówił, seplenił, tam literki połykał, na pewno i dla tłumacza, i dla korektora to było spore wyzwanie, żeby to dobrze wygładzić, żeby nic nie puścić. No więc cóż, być może, mamy dopiero luty, ja czytałam tę książkę w styczniu, być może będzie to jedna z moich topek, ale jeszcze nie wiem, bo jest dopiero początek roku, no ja się zachwyciłam, ale może przyjść jeszcze dużo więcej dobrych rzeczy. Nie, no pewnie, że tak, no ja, topka nie, na pewno nie, na pewno nie, natomiast, no to nie jest książka, do której, którą wiecie, żałuję, że sięgnęłam, tak? Mhm. To nie jest tak. To jest po prostu książka, która nic mi nie zrobiła specjalnego. Okay. Chyba, że lekko mnie zirytowała, to też zawsze coś tam zrobiła. Nie, tak? Zrobiła dużo. No. I właśnie może to jest ten rozdźwięk pomiędzy tym, czego się spodziewałam, a czy nie. Może u mnie się znajdzie w topce. Złote maliny. Złote maliny. Właśnie ze względu na, ten rozdźwięk. Pewnie nie, dlatego że jesteśmy dopiero na początku roku i dużo jeszcze przed nami. Na pewno emocjonujących i ciekawych książek, no które też nas poróżnią, bo o to też chodzi. Ale nie zdarza się to tak znowu często, nie. Więc no właśnie, przypatrujcie się temu z zafascynowaniem. Złoty Glob za to, że książka po prostu tak. Nam się różnie podobała. Wgnieciony Złoty Glob. Tak, tak. No dobrze, słuchajcie, chyba na tym skończymy naszą żarliwą dyskusję tym razem. Ja z mojej strony na pewno polecam. Myślę też, że jest to rozrywka. Więc tak, jeśli znaczy, macie ochotę... na pewno niezależnie od stosunku do jakby samej fabuły, w sensie samego ducha tej książki, na pewno nieraz się uśmiechniecie, nieraz się może pośmiejecie przy niej, bo rzeczywiście jest to ciepła komedia mimo całego dramatu, tak, który tak, tam się rozgrywa. Komediodramat. Okay. Komediodramat, tak. Mhm. Jeśli lubicie takie rzeczy, to myślę, że warto sięgnąć po Gujcia, bo to jest to ciekawa książka. Ciekawa. No właśnie, także zostawiamy waszej ocenie. Polecamy i do zobaczenia. I do zobaczenia w filmach. W kolejnym odcinku. Cześć.